W dzisiejszym odcinku zajrzymy do japońskiej restauracji Zuma w Dubaju. Pokażemy nie tylko prawdziwe pyszności, jakie w niej można zjeść, ale też poznamy Pawła, który tym miejscem zarządza już od wielu lat. Ponadto zobaczymy, jak wygląda praca na kuchni. Szykujcie przekąski, siądźcie wygodnie i zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Dzisiaj przedostatni film z Dubaju i drugi po zapiekankach spod Burj Khalify, taki polski akcencik. Na sam koniec naszego wyjazdu zostaliśmy zaproszeni do japońskiej restauracji Zuma przez Pawła Kazanowskiego, który tym miejscem zarządza. Mógłbym tutaj zrobić dłuższy wstęp o samej restauracji czy o Pawle, ale myślę, że o wszystkim najlepiej opowie sam zainteresowany. Także co, wy subskrybujecie kanał, a my przenosimy się do Dubaju. Jesteśmy już w restauracji. Jesteśmy w restauracji Zuma. Jest to taka sieć japońskich restauracji, obecna w zasadzie na całym świecie. Od Londynu przez Hongkong, Stambuł, Miami, Bangkok, Rzym, Boston, aż po Dubaj. Tutaj taka sprawa jest, że pracuje dwóch Polaków, z czego jeden nas obserwuje na Instagramie i my jego też. No i powiedział, żebyśmy tutaj wpadli, porozmawiali z nim. No i zobaczyli, co tutaj w ogóle podaje. Nazywam się Paweł. Ogólnie zajmuję się kuchnią i sprawami, które są dookoła tego wszystkiego od 10 lat tutaj w Dubaju. Tak jak patrzę na kartę dań, to mi troszkę przypomina Nobu. Będą, myślę, podobne klimaty. Generalnie zawierzyliśmy Pawłowi i Paweł nam po prostu wybierze, co mamy zjeść. Tego jest dość dużo w menu i no ciężko coś wybrać po prostu. Siedzimy i czekamy na razie o wodzie, ale będzie jeszcze jakiś koktajl. Będzie fajnie. Zuma jest oparta na japońskiej restauracji, która się nazywa Izakaya. Izakaya to jest taki pub brytyjski, ale bardziej skoncentrowany na jedzeniu. Jedzenie jest dla nas bardzo ważne, także to jest takie bardzo nieformalne. Nie jesteśmy fine dining. Jedzenie jest nie tylko sushi. Mamy grill, mamy gorącą kuchnię, mamy sałatki, są te rybne sprawy i tak dalej. Chodzi o to, żeby czuć się dobrze, żeby czuć się zrelaksowanym i miło spędzić czas przy jakimś piwie, czy ewentualnie jakimś innym drinku, przy dobrym jedzeniu, w miłym towarzystwie. Mamy już koktajle. Ja mam Japanese Whisky Sour, czyli Whisky Sour z dodatkiem czegoś japońskiego. Jest tutaj troszkę wina ze śliwki. Troszeczkę. Jest bardzo takie pijalne to Whisky Sour. W sensie nie czuć za mocno alkoholu, jest kwaśne. Wchodzi jak coś bezalkoholowego albo coś lekko alkoholowego. Dostaliśmy też pierwsze danie. Jest to sashimi z labraksa. Coś z truflami miało być? W marynacie truflowej, tak? Do tego jeszcze jest ikra. No i zaraz to spróbujemy. Kelnerka, która to przyniosła, powiedziała, żeby wkładać tą ikrę jakby na rybę i tak wcinać. To jest najlepszy efekt. No i rzeczywiście, ta ikra tak fajnie strzela. Mocno czuł się ten olej truflowy, który tutaj został użyty. Jest to naprawdę fajny początek, ale będzie więcej, także myślę, że nie ma co tutaj się rozwodzić nad jednym labraksem pysznym, bo pysznym, ale jeszcze przyjdą inne pyszności. Klimat tu rzeczywiście jest bardzo fajny, jest tak elegancko, ale właśnie też troszeczkę tak imprezowo. Właśnie klimat trochę porównywalny do Nobu, bo też jest dość głośna muzyka, więc to jest takie miejsce właśnie na takie wieczorne wyjście z drinkami, z dobrym jedzeniem. Na razie jesteśmy po jednym daniu, ale no zapowiada się dobrze, myślę, że wszystko będzie pyszne. A mój drink jest idealnie skrojony pod moje gusta, jest z dużą ilością marakui, trochę przypomina takie Pornstar Martini. Jest kwaśne, ja to lubię. Bardzo fajny drink. Moja mama była kucharzem i ja zawsze gdzieś się kręciłem koło tej kuchni i to jakoś mnie pasjonowało, ale nigdy nie skończyłem kulinarnej szkoły. Jestem inżynierem zawodu. Pierwszy raz wyjechałem do Londynu w roku 2000. Z Polski. Tak, z Polski i zacząłem po prostu pracować. Złapałem jakąkolwiek pracę, to była akurat praca w restauracji japońskiej. Polubiłem to, zacząłem wyjeżdżać do Japonii. Poznałem tą kuchnię od podstaw. Wylądowałem w Londynie w Zumie i od tamtej pory ta przygoda z Zumą trwa do dziś. Słuchajcie, dzieje się sporo. Dostaliśmy dwa kolejne startery, z czego jeden już spróbowaliśmy. Jest to wołowina Wagyu. Tataki z wołowiny Wagyu podane z truflowym ponzu i truflami. I kurczę, smakuje rewelacyjnie. W takiej formie wołowiny Wagyu jem chyba po raz pierwszy w życiu. Smakuje to wybornie. Ta wołowina smakuje inaczej niż zwykła wołowina. Smak się, mam wrażenie, inaczej rozkłada. Z jednej strony jest tłusta, ale ten tłuszcz się inaczej rozkłada, przez to ma się wrażenie, że ten smak jest delikatny. Mocno czuć smak trufli. Zarówno od trufli, jak i od tego truflowego poncu. Tu jest sałatka z kraba. Z
awokado, ikry, z jakiegoś szponcu znowu, nie pamiętam z czym. Żeby wszystkie smaki się wymieszały, no to oczywiście trzeba tę sałatkę wymieszać. Poza tym w międzyczasie dostaliśmy sakę. O tutaj. Jest mocne, ale aż tak tej mocy nie czuć smak. Jak ta sałatka? Fajna, taka orzeźwiająca, a jednocześnie trochę morska, bo jest ten krab, jest kawior. Po prostu pełna smaku. Jedna z lepszych sałatek, jakie jadłem w życiu, a ja nie jestem zbyt wielkim fanem sałaty. Nie da się ukryć. Przyszedłem do Zumy już z dużą wiedzą o japońskiej kuchni, której nie każdy ma, bo miałem też możliwość bycia w Japonii dosyć dużo razy i poznałem kulturę, nie tylko jedzenia, całą kulturę, to jest bardzo ważne. Zaczynałem w Londynie od normalnego kucharza i teraz jestem odpowiedzialny za region tutaj Middle East, Turcję, też trochę Europy, także dużo podróżuję. Odpowiedzialny to co to znaczy? Układasz menu, czy...? Tak, układam menu, zatrudniam ludzi. To jest bardzo duży zakres obowiązków, także trudno mi to teraz zebrać może w jakąś jedną całość tak szybko, albo nie odpowiadam za to, żeby wszystko grało, żeby klienci byli zadowoleni, wiadomo, żeby kasa się zgadzała. Ogólnie jeżeli chodzi o restaurację, to nie gotuję. Ogólnie zajmuję się tym, żeby wszystko dobrze smakowało, jakieś podtrzymywanie wszystkiego, żeby wszystko było zgodnie z standardami, kreowanie nowych dań, otwieranie nowych restauracji, bo dużo tego to wszystkiego mamy teraz. Japońska kuchnia ogólnie to nie jest tylko jedzenie, ale to jest cała kultura dookoła tego, poznawanie ludzi, rozmowy, produkty z Japonii. To jest naprawdę coś niesamowitego. To mi towarzyszy cały czas i bardzo to lubię. Nazywam to chutoro tartar, to jest tuna, fatty tuna, ponzu, sos tam już jest, to jest przepiórcze jajko i kawior z Iranu. Te bansy, nazywam je bansy, takie brioszki małe, są robione na ciepło od razu, także to jest ciepłe. Jak to pomieszacie, to jest troszkę zimne i to jest super balans. Test naprawdę jest super, naprawdę świetny, nie? Także ja to wam tutaj pomieszam. Jajuszko, kawiorek, mieszamy. To jest dokładnie na 4 porcyjki i można nakładać. Trzeba szybko zjeść, bo tatar jest zimny, a bułeczki są ciepłe, więc to robimy. Rzeczywiście fajne połączenie. Te bułeczki są pyszne. Ten tatar też jest dobry, ale te bułeczki są super. Mógłbym takie bułeczki ciągle jeść. Dubaj to jest takie centrum świata troszeczkę, jeżeli chodzi o kulinaria. Jednego dnia mogę mieć każdy produkt z całego świata tutaj. Wystarczy jeden telefon i oczywiście pieniądze, z tym nie ma problemu. Miks ludzi, myśli, tutaj wszystko dzieje się bardzo szybko, pomysły są wdrażane bardzo szybko. Tutaj jest dużo nacji z Azji, z którymi o wiele łatwiej się pracuje niż na przykład to, co miałem w Londynie czy w innych krajach, w których byłem. Oni są bardziej poddani na naukę, na sugestie. Chcą się uczyć, poddają się temu mają rygorowi, pokorę. Mają pokorę i wtedy o wiele łatwiej osiągnąć coś w przyszłości. A to jest sushi ogólnie? Sushi masterowie z Japonii. Daję się ptaka. Dziękuję. We went to Poland together. Like 5 years ago? Yeah, I think so. And he almost broke his hand because wziąłem go na kulik i wyleciał stanek. Jesteśmy siecią restauracji, ale Zuma jest familijną, czyli taką rodzinną restauracją, chociaż to brzmi może dziwnie, bo mamy restaurację na całym świecie. Ale właściciele dbają o to, żebyśmy byli blisko siebie i żebyśmy traktowali też każdego pracownika jak członka rodziny. I to jest całkiem co innego niż w innych firmach. Także ja się czuję cały czas jak w domu naprawdę tutaj. Ogólnie Irasha Masę to znaczy witamy u nas, w naszej restauracji czy w sklepie obojętnie. To jest serce tej całej restauracji. Tu za mną chłopaki robią maki, rolki kręcą, bo tam nie mamy za dużo miejsca na zewnątrz. Tu jest tempura, czyli te dwie fajne. Tam poroszki gości robi z tyłu. Robimy około 300 dziennie, także to jest masakra. Jest gorąca kuchnia, tak, są te black cody, te dorsze, które mieliście. Tam jakieś makarony gościu kręci. Każdy ma swoje stanowisko, nie? Tak, to są sekcje ogólnie. A tu jest cukiernia, też możemy się zatrzymać. To jest ten ostatni deserek, który dostajecie stąd idą. Troszeczkę jest taki luz, jak jest naprawdę restauracja otwarta na full, to jest taka energia, jest krzyki są, jest troszeczkę inaczej, ale też nie źle.
z punktu widzenia covidowego. Wiadomo, że robimy rzeczy porządnie, ale chcemy, żeby wiesz, ludzie tutaj spędzają praktycznie cały dzień. Także ten cały environment, powiedzmy, jest naprawdę fajny, miły, przyjemny i to jedzenie też wychodzi dobre, bo to wiesz, jak jesteś zadowolona i robisz jedzenie, tak to automatycznie na stoliku też to magicznie jakoś czuć. Około 40 różnych nacji, tak taki miks kocioł, fajnie jest, bo można ich wszystkich poznać, każdy jest troszkę inny, każdy jest troszkę, wiesz, trochę wariatem. Tak. Jest Azja, jest Nepal, są Indie, jest Pakistan, później jest Europa, czyli chłopaków z Polski mamy, jest Francja, jest Dania, no cokolwiek, jakikolwiek kraj, z Ameryka są Stany, jest Kanada, z Australii mamy ludzi, jest taki super miks. Każdy może coś swojego wnieść. Tak, dokładnie. Wiadomo, mamy menu, mamy pewien styl, którego się trzymamy, ale mamy personality. Personality jest najważniejsze, czyli taki swój sposób bycia, każdy ma inny. Ja nie neguję, nie? Każdy musi być sobą i wtedy jest naprawdę fajnie. Każdy jest troszkę inaczej zakręcony. Jeden krzyczy, jeden się śmieje, jeden nic nie mówi. To jest taki miks, który naprawdę zdaje egzamin. To jest super. Słuchajcie, przyszło sushi. Jest to chyba najfajniej podane sushi, jakie kiedykolwiek widzieliśmy, bo jest to wszystko w takim półmisku z lodem. Na różnych warstwach są różne rodzaje sushi. To wygląda tak kolorowo, jak taka łódka trochę. The fatty part of salmon. Okay. And this is Spanish mackerel. We just received it like 2 hours ago, this one, very fresh. And this is otoro, fatty tuna. Otoro. Mm-hmm. And this is the red snapper from like a south part of Japan. And the roll it with Japanese yam potato and cress and caviar and sea urchin next week. This is sea urchin inside. Tons of caviar here. Okay. And a chew toro with like a chopped wasabi, fresh wasabi. Mm-hmm. And this is a beef tartare with a caviar. And this is one of the very popular ones. Homemade zuma mayonnaise with porch with salmon. A do tego pan przy nas starł wasabi na świeżo. To w ogóle takie świeże wasabi, wygląda jak taki ogórek. Czuć zapach? Podobno nie jest tak ostre jak to proszkowane, ale jest bardziej słodkie. Więc zobaczymy, jak to będzie smakować. This is the fresh wasabi. Okay. Normally you mix with water and powder, but this is the original. Okay. I'll do that to you. Yeah, actually this is a little bit sweeter. A little bit more sweeter than the powder okay. one. So you can taste like more like fresh. Spiciness coming in 1 second, but after that disappears. Okay. To sushi jest fantastyczne. Nie spodziewałem się trochę tego, że zjem tutaj takie dobre sushi, że w Dubaju zjem takie dobre sushi, a jest i jakiś tłusty tuńczyk, to jest z wołowiną, z tatarem z wołowiny. Na górze kawior, na dole ryż. Rolka z wołowiną też może być fantastyczna. Są też takie bardziej zwyczajne, jako to jest z tłustym tuńczykiem i ze szczypiorkiem maki. To co czuć w każdym kęsie, to fantastyczny ryż, no i fantastyczne ryby. Po prostu fantastyczne produkty, które no trudno nie docenić, próbując. To mam spróbować tej świeżej. Nie pamiętam, jaka to jest ryba, ale jest to ryba, która jest ekstremalnie świeża, czyli obrobiona 2 godziny temu. Z jednej strony taka delikatna, a z drugiej strony ma taki swój smaczek. Rewelacja. Jak byliśmy wtedy w Nobu, to spróbowaliśmy sushi na miejscu, bo pamiętam, że w dostawie już tak nam nie smakowało i mówiłam wtedy, że to jest jedno z lepszych sushi, jakie jadłam w życiu. No to przebija to naprawdę. Mega doznania smakowe, świeża ryba, super ryż, idealne dodatki i po prostu no tak się rozpływałam nad tym sushi, że myślałam, że zaraz ustawię Meg Ryan przy stole. A ja spróbuję na wizji tego wasabi. Ja się ostrego nie boję, wiecie, nie? Więc ja sobie wezmę taką. To jest prawda, co pan mówił. Jest słodziutkie i nie jest takie, że idzie do nosa. On nawet pokazał, że to nie jest takie i to jest prawda. Jak czasami weźmiemy za dużo wasabi, to aż tak nam do nosa pójdzie i oczy łzawią. A tu w ogóle tego nie czuję. Czuję ostrość na poziomie podniebienia języka
To taką lekką. Jeżowiec smakował bardzo słony, trochę jak takie żółtko. To jest ponoć rarytas, ale to jest taki rarytas, który nie każdemu posmakuje i musicie być tego świadomi. Teraz będą rzeczy z grilla, a potem dwa deserki. Właścicielem tej restauracji jest pan z Niemiec i z Indii. Ten pan z Niemiec jest kucharzem, pracował w Japonii około 8 lat. Bardzo spodobała mu się kuchnia japońska. Miał pomysł, miał całe menu, ale nie miał pieniędzy. Ten drugi gentleman, który jest z Indii, on ma fabrykę dywanów, ale zawsze chciał mieć swoją restaurację. Obaj ci panowie chodzili do tego samego fryzjera i oczywiście tam się dużo rozmawia, tak? I ten fryzjer poznał. Pomysł plus pieniądze zrodziły zumę. Dostaliśmy pierwsze rzeczy z grilla. Po pierwsze, pikantna polowica, wołowa wysmażona na takie medium rare. Do tego sos sojowy, sezam. Jest to fantastyczne mięso. No słuchajcie, Nusret Sikhowa. To jest poziom wyżej niż Nusret moim zdaniem. Przepyszne, rewelacja. Nie do końca można porównywać tę polewicę wołową do Nusreta, do tego co my jedliśmy w Nusrecie, bo my nie jedliśmy polewicy wołowej, tylko steak ribeye. Bardziej tłusty, to jest inna część wołowiny, inaczej przyrządzona też, ale jakość mięsa genialna. Mamy też kukurydzę, też grillowaną. Jest to kukurydza z wyspy Hokkaido, przez co no, smakuje inaczej, jest bardziej słodka. Generalnie ma trochę inny smak niż taka kukurydza, do której my jesteśmy przyzwyczajeni. Ugryź? Dobrze. Jest taki fajny element, od kiedy Zuma stała się sławna tak naprawdę w Londynie. To był chyba drugi rok Zumy. To początki zawsze są trudne. I przyszedł do nas Russell Crowe, ten, który grał Gladiatora. Tak? Wychodząc z restauracji, tam było dużo paparazzi, robili mu zdjęcia. On się zdenerwował i uderzył jednego w twarz. I to było wszystkich gazetach następnego dnia. Tak. I wtedy staliśmy się bardzo popularni. To był taki jakby tak mały switch, ale ogólnie w Zumie chodzi o jedzenie i o tą atmosferę, o której wcześniej wspominałem. To jest ta esencja. To nie chodzi o jakieś tam celebrity, który dostał w twarzy. A tutaj mamy dorsza. Czarnego dorsza. Przyszło danie nasze flagowe, Black Cod. Czarny dorsz, który jest takim flagowym daniem Nobu. Więc jestem ciekawa bardzo, jak tu smakuje. Pierwsze, co się rzuca w oczy, ten kawałek tutaj. To jest taki porządny kawał ryby, jest jak danie główne. I zobaczymy, co jest do tego. Czy to jest też właśnie miso? To jest wasabi yuzu. Zobaczymy, jak to się komponuje z rybą. Jest takie ostro kwaśne, pyszna rybka. Takie mięso ryby. Tak dobrze smakuje, a z drugiej jest takie delikatne, ale też ma taki specyficzny smak. Jest tutaj w ogóle takie przyfajczone na górze. Więc to jest taki jeszcze dymny posmak. Niesamowite. Jest inaczej też podane, bo ten Black Cod miso w Nobu miał taką glazurę słodką na górze. To nie ma tej glazury. Tu mamy, bardziej czujemy same mięso ryby. Bardzo dobre. To, co jest super w tym dorszu, to jest sama ryba. Sama ryba smakuje genialnie. Ten sos jest super, taki fajny właśnie, ostro kwaśny, ale w inny sposób niż takie klasyczne ostro kwaśne sosy. Ale ta ryba jest tak soczysta, dość taka tłusta, ale taka pełna smaku. Tak dobrego dorsza nie jadłem jeszcze. Przyszedł Paweł i nam powiedział dokładnie, co to za sos do dorsza. Jest to wymieszany rodzaj słodkiego miso z wasabi oraz z sokiem z pomarańczy. Przez to jest taki ciekawy smak. Przez Kamil teraz dzwoni, bo mamy też jedną kuchnię u góry. To są dwukąty glacyjne restauracje. Jest tak, że on teraz do kucharza u góry dzwoni. Panie Kamilu, proszę wypowiedzieć się tutaj. Ciężko pracuję, reprezentuję Polskę, żebyśmy wszyscy byli dumni ze mnie, z Pawła. A nie tylko siedzieć na tego w Polsce. No. Jesteśmy. No. Są wszystkie dokety, które przychodzą, są trzy linie, czyli okej, okay, to jest od razu, wysyłamy, to jest na kurs drugi czy trzeci, a to jest away. Czyli jak na przykład ktoś chce coś z drugiego kursu, bum, tutaj wchodzimy doket i wołam. No pan facet! Przynoszą coś na przykład, okej. Okay. Zdawam się, to jest okej. Okay. To jest taki, jak, powiedzmy, japońskie risotto, okej. Okay. Powinno to być w porządku, ale sprawdzam. I to jest nieprzypalone, ok? I troszeczkę biorę. Czy dobrze smakuje? Dobrze gra, wszystko tutaj byłam. Service! Bierzemy numer. Bierzemy numer, dajemy i to wszystko idzie. Także tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest przyjemnie, jest fajnie. Te krzyki, one są potrzebne w tym sensie, że ok, idziemy i tak dalej. To jest takie cheer up, nie jest takie, że o, kogoś tutaj. To jest wszystko sprawdzane tutaj. A tu na przykład jeszcze na koniec santon. Tak, to są trufle. Mamy dodatkową taką opcję, jeżeli ktoś chce trufle, to my mamy ogólnie trzy kuchnie, czyli jest to trufle na zewnątrz, tutaj jest ta gorąca kuchnia i grill, który widzieliśmy wcześniej. Tak, to jest wszystko skoordynowane. Także wszystkie te same dokety w tych wszystkich kuchniach wychodzą i wtedy wysyłamy jedzenie tak, że to jest cały czas dochodzi do stolika, nie ma jakichś przerw, czekać na jedzenie.
skomplikowane, żeby to wszystko... To jest skomplikowane, ale to jest dobrze pracująca maszyna tak naprawdę. Dzięki mnie! Dzięki mnie, ja się pokażę, bo ja taki przystojny jestem. Kamil, to wszystko jest dzięki Kamilowi. Wszystko, że tego, ktoś to musi trzymać w bryzach. Tutaj robi te pierożki, popatrz. How many do you have a day, like 300, right? 300, yeah. Robimy około 300 pierożków dziennie, także to jest taka monotonna praca cały czas, ale to właśnie kucharze, którzy właśnie przychodzą do nas jako nowi, uczą się cierpliwości. Także jak przez to przejdą, to wtedy mogą uderzać na... Okay. Czyli to jest jakiś etap? Tak, to jest pewien etap. Każdy to przechodzi, to jest takie mentalne. Ale jak to mają, bum, to są gotowi. Tutaj jest mało Polaków tak naprawdę, jeżeli chodzi o kucharzy, ale jest kilka. Te chłopaki są w rewelacyjnych miejscach. Mamy u nas trzech Polaków razem ze mną, to powiedzmy dwóch. Kamila znałem z Londynu, pracowałem z nim w Millennium w hotelu na Knightsbridge. Rewelacyjny człowiek. Pracowaliśmy w Londynie około 2 lat i później nasze drogi się rozeszły, ale zawsze go miałem gdzieś w głowie, bo to jest naprawdę niesamowity człowiek i po jakichś 8-9 latach sprowadziłem go tutaj, jest super człowiekiem w tej restauracji. Jacka poznałem tutaj właśnie niedaleko nas, pracował w hotelu. Jakiś Polak jest w okolicy, wiadomo, to chcemy się poznać. Zabrało mi to jakiś rok, półtora roku czasu, zanim go tutaj ściągnąłem. Także on jest bardzo doświadczony, fajny chłopak. A o co chodzi z tym szef Jacek? Mamy takiego jednego kucharza z Polski, który nazywa się Jacek i akurat się nie ma go, znaczy w ogóle nie ma go przez ten miesiąc, bo wysłaliśmy go do Bostonu, też mamy tam sumę, oni tam potrzebują support. Bo w Stanach jest teraz tak, że jak jest COVID, to rząd wypłaca około 2500 dolarów każdemu, nawet jak nie pracujesz. Mhm. Także tam ludzie nie chcą pracować, także ciężko znaleźć kogoś. Już jesteśmy globalną firmą, także wysyłamy stąd też kucharzy, żeby im pomogli. Szef Jacek jest tam. Szef Jacek też jest naszym takim kolegą, który jest jednym z lepszych kucharzy na świecie, według niego. I właśnie każdy... Szef Jacek, to się ta suma zawaliła. Wie, mamy poszła z torbami. To nie koniec, słuchajcie, przynosujemy brokkoli. Warzywa z grilla, to ciekawe, naprawdę mocno pikantne. A to z kolei jest... Znowu labraks, tym razem z grilla, w sosie green chili, także też pikantnym, też ta ryba jest taka soczysta, fantastyczna i bez tego sosu, a z tym sosem jest jeszcze lepsza. Jakbym miał wybrać, to bardziej smakuje mi dodge, ale ten labraks też jest świetny. My tutaj skończyliśmy dania główne i będą te sery. Nie wiem jak to zmieścimy, już teraz przy daniach głównych był problem. Wszystko było tak pyszne, że chciałem zjeść co do okruszka, ale no nie dałem rady. Jeżeli chodzi o COVID, na samym początku mieliśmy lockdown bardzo ciężki. Taki lockdown był, że nie można było wychodzić z domu. Gastronomia była otwarta na takeaway, tak jest, jak też jest w Polsce. I to trwało, naprawdę nie pamiętam, około 2 miesięcy. I później powoli zaczynaliśmy się otwierać. To trwa już od zeszłego roku, wszystkie restauracje są otwarte. Jedyne restrykcje w Dubaju to są maski i dystans między stolikami w restauracjach. Życie się toczy tak, jak toczyło się zwykle. Także to jest bardzo pozytywne, bo jednak można podejść do tej całej sytuacji troszeczkę inaczej. Wydaje mi się bardziej profesjonalnie i logicznie. I to naprawdę działa. Nie ma dramatu, jeżeli chodzi o zakażenia, o ludzi, którzy umierają, tego się praktycznie nie słyszy. Nie ma czegoś takiego, że otworzymy radio czy telewizję, cały czas trąbią o tym. Nie ma tego tutaj. Jest to podawane, ale spokojnie, żeby nie siać paniki, żeby nie podawać jakichś informacji, które będą wpływały na społeczeństwo jakoś destrukcyjnie. Przyszedł deser, ale ciężko to nazwać deserem. To jest bardziej takie marzenie senne, wyobraźnia każdego dziecka, które marzy o misce deserów. To równie dobrze mogłaby być część uczty w Hogwarcie, kiedy wjeżdżają desery, ponieważ mamy ogromną michę pełną lodów, ciast, owoców, a do tego jeszcze mamy batonika, mamy nawet Prince Polo. No i wszystko wygląda spektakularnie. Takie marzenie o najlepszym deserze ever, gdzie mamy wszystko i możemy jeść dowoli. Nie jesteśmy zaskoczeni, bo my nie wiedzieliśmy, co dostaniemy. Paweł, który tutaj nas dzisiaj właśnie zaprasza na tą kolację, tak się zapytałam, co będzie na deser, to powiedział, a takie tam zobaczycie. No to ja mówię, będzie jakieś ciastko, jakieś coś. Więc no, jesteśmy tu zaskakiwani i mega fajnie. To jest oczywiście polski akcent, nawet jest po polsku etykieta. A poza tym jest tutaj mnóstwo dobroci. Od tego chyba trzeba zacząć, bo wydaje mi się, że to jest fondant. Więc ja to zacznę na wizji, a resztę sobie tam pojemy i opowiemy. No, ale jest płynne w środku. Bardzo płynne. Tak płynnego fondanta chyba jeszcze nie widziałem. Jezu, jakie pyszne. W środku gorące. To jest czekolada z karmelem, słuchajcie. Nie wiem, za co się tu zabrać po kolei. W ogóle już siedzę taka najedzona i do Maćka mówię, okręć mi tą miskę. Tu na przykład mam teraz taki deserek, który
jak oglądaliście nasz film z Hapatomamę, to tam jedliśmy mochi różnego rodzaju. Mochi to jest to ciasto samo w sobie. Taka konsystencja mochi w środku z taką czekoladą, bardziej już suchą, ale na zewnątrz to jest takie mokre i zimne. A poza tym mamy tutaj bardzo dobre lody. Mamy lody o smaku kokosowego, mamy lody waniliowe, truskawkowe i chyba mango. To jest fajne, zobaczcie to. Mamy czekoladę z napisem Zuma. Mamy owoce różnego rodzaju, od marakui po ananasa, mango. Mamy nawet tutaj smoczy owoc. To jest pięknie, kolorowo, przepysznie, mega udana kolacja i to jest jej super zakończenie. Zgadzam się w pełni z Tonią, to jest znakomite zakończenie tej fantastycznej kolacji. I też pokazuje tutaj, że no liczy się dobry produkt. Coś takiego można by było zrobić i by był też taki efekt wizualny wow, z kiepskiej jakości produktów, z kiepskich lodów, z kiepskich ciast, z kiepskich dodatków. A tutaj wszystko smakuje naprawdę znakomicie. Same lody są pyszne, te ciasta, te wszystkie dodatki, jakieś mniejsze, większe. Prince Polo, wiadomo, to jest takie mrugnięcie okiem do nas, żebyśmy rozpoznali znany wafelek. No ale generalnie wszystko na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Jestem w Dubaju około 10 lat i tu się żyje bardzo, bardzo, bardzo łatwo. Nie ma problemów takich, które na przykład spotkałem w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, kiedy wcześniej pracowałem w Japonii, czy w innych krajach. Może opowiem troszeczkę, jak to zawodowo wygląda. Jeżeli decydujemy się na przybycie do Dubaju, mamy pracę w Dubaju, podpisujemy kontrakt, firma nas zatrudnia, czyli ono płaci za nasz bilet tutaj, mamy zapewnione mieszkanie, transport, jedzenie, ubezpieczenie. Także to jest takie bardzo łatwe życie. Nie przejmujemy się rzeczami, że musimy zapłacić jakiś rachunek, że musimy gdzieś pójść, jakiś bank i tak dalej. To jest tutaj bardzo łatwe. Nie wiem, czy mogę mówić o negatywach, bo to zależy od człowieka. Dla mnie na przykład Dubaj jest zbyt nowoczesny. Nie lubię architektury dubajskiej. Dubajowi brakuje duszy. Nie można winić Dubaju za to, bo to jest bardzo nowe miasto. To, co osiągnęli w ciągu 40 lat, bo to miasto ma około 40 lat, to jest naprawdę niesamowite. To wymaga czasu, żeby tu była jakaś naprawdę kultura. Dlatego oni chcą mieć te wszystkie restauracje światowe tutaj. Oni się tym chlubią, że to jest też u nich. Jest naprawdę dużo miejsc, w które można pójść. Oczywiście restauracje, bardzo dużo różnych restauracji, od najtańszych do najdroższych. Jest dużo miejsc, w których można spędzić wolny czas i to jest bardzo fajne. Ale jedyne właśnie, czego brakuje w Dubaju, to jest ta dusza. To jest coś, co wiesz, idziesz sobie w miasto i masz te budynki stare i coś, wiesz, że coś się tam zdarzyło 100-200 lat temu i to ci daje energię. Tutaj ja czuję, że Dubaj ode mnie czerpie energię, a za mało mi tej energii daje i to jest coś takiego negatywnego. Sumując negatywy i pozytywy, to więcej jest tych pozytywów. I Dubaj jest takim fajnym miastem, do którego można przyjechać na rok lub dwa, rozwinąć się, bo naprawdę czas jest tutaj bardzo intensywny, poznaje się bardzo wiele ciekawych osób z różnymi pomysłami, z różnymi poglądami na życie, na świat. I to jest fajne, bo to można zmiksować i dużo się z tego nauczyć. Spośród tych wszystkich droższych restauracji w Dubaju, w Zumie podobało mi się zdecydowanie najbardziej. Paweł okazał się fantastycznym człowiekiem, w dodatku bardzo skromnym, bo zakres jego obowiązków jest naprawdę bardzo szeroki. Bardzo dużo rzeczy robi w tej Zumie i to nie tylko w tej w Dubaju. A przy tym, jak z nim rozmawialiśmy, zarówno nagrywając to, jak i też rozmawiając już tak bardziej prywatnie, no to odniosłem wrażenie, że on nie czuje, że robi coś wielkiego, a moim zdaniem jak najbardziej jest to wielka rzecz, co on w tej Zoomie wyczynia. Tak jak mówiłem na wstępie, Paweł nas do Zoomy zaprosił i na siebie wziął rachunek. Jeśli interesują Was ceny konkretnych dań, to odsyłam do opisu. Tam jest link do pełnego menu restauracji. Tutaj jednak myślę, warto zaznaczyć, że w Zoomie funkcjonuje coś takiego jak Daikoku, czyli coś w rodzaju menu degustacyjnego. Zamawia się go na minimum dwie osoby i koniecznie na cały stół. Także jeśli przychodzimy większą grupą, cztery osoby chcą Daikoku, a jedna nie, no to nie można się wyłamać z tego towarzystwa. Daikoku wygląda bardzo podobnie do tego, co wy widzieliście w naszym filmie. Paweł niektóre dania po prostu podmienił na takie, które, nie wiem, bardziej lubi, bardziej chciał nam pokazać. Uważał, że bardziej trafią w nasze gusta. Całe menu degustacyjne jest generalnie bardzo zbliżone. Też jest wołowina wagyu, też jest talerz sushi, też jest czarny dorsz w miso, też jest ta obłędnie wyglądająca wyspa deserów, choć no niekoniecznie z Prince Polo. Generalnie to jest kilkanaście
15 różnych rzeczy do spróbowania, w tym te, które dzisiaj widzieliście w filmie. Cena za Daikoku to jest albo 625 dirhamów, albo 835 dirhamów za osobę. Ta wyższa kwota to degustacja, w której pojawiają się produkty bardziej premium, jak na przykład homar. Mówiąc inaczej, za dwie osoby wyjdzie między 1250 dirhamów a 1670 dirhamów. To za jedzenie, bo za napoje trzeba zapłacić osobno. I tutaj takie szybkie dubajskie porównanie. Więcej płaciliśmy u Nusreta, niewiele mniej u Gordona Ramseya czy w tej restauracji w Burj Khalifa. I z tymi trzema restauracjami Zuma wygrywa pod kątem jakości zdecydowanie. To było najlepsze, najsmaczniejsze, najbardziej jakościowe jedzenie, jakie jedliśmy w Dubaju, zwłaszcza jeśli mówimy o tych droższych i bardzo drogich restauracjach. Wszystko smakowało naprawdę obłędnie, ale jeśli miałbym wskazać takie top 3 najlepszych dań, to na pewno postawiłbym na talerz sushi jako całość, na czarnego dorsza oraz na wołowinę Wagyu, ten stek z polędwicy Wagyu, który jedliśmy w ramach dań głównych. Na te trzy dania wróciłbym zdecydowanie najchętniej, no ale też chciałbym spróbować innych rzeczy z menu, bo dań w karcie jest ponad 150, z tego co pamiętam. W najbliższą niedzielę opublikujemy ostatni film z Dubaju. Będzie o bardziej lokalnym jedzeniu i restauracjach. Zasubskrybujcie kanał, by go nie przegapić, a tymczasem odsyłam do całej dubajskiej playlisty. Relacje z wizyt u Nusreta, Buraka, Gordona Ramseya, Jamiego Olivera, a także film o polskich zapiekankach, bardzo drogim rozczarowaniu na szczycie Burj Khalify i na wiele innych tematów. Link do playlisty wyskoczył Wam w prawym górnym rogu ekranu. I to tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał film, co sądzicie o Zoomie, co byście zjedli z menu tej restauracji, czy tak jak ja wszystko, czy może jednak macie jakichś swoich faworytów. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!